Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj miałam totalnie mood na czerwone usta, czerwony sweter i czerwone skarpety w Mikołaje. Także ubrałam się tak mega świątecznie. Z racji tego, że dzisiaj ma przyjść ta choinka, to już w ogóle jestem mega podniecona tym faktem. Teraz w sumie ogarnęłam się i jadę do biura ogarnąć przesyłki Wowkow i później mam plan wrócić tutaj do mieszkania i już zacząć sobie, wiecie, kłaść świąteczne rzeczy, poszewki świąteczne, położyć świąteczny obrus. Położyłam teraz już na stole tutaj w salonie gwiazdę betlejemską, więc już powiem wam coraz więcej takich czerwonych smaczków, które lubię, świątecznych. Także co, jedziemy teraz do biura, pakujemy przesyłki Wowkow z wczoraj, które się pojawiły, nowe wasze zamówienia, i wracamy tutaj, szykujemy do na przyjście choinki. Jak to brzmi śmiesznie, co? Ale tak właśnie będziemy robić. Jechałam teraz i w radiu leciało Last Christmas, nice. Podjechałam pod biuro i możliwe, że zauważacie, że nie mam gumeczek. Dzisiaj specjalnie ich nie założyłam, miałam przez całą noc. Rano obudziłam się z takim bólem, słuchajcie, tutaj zębów, jakby całej szczęki, głowy wręcz, że stwierdziłam, okej, na razie nie zakładam, może po południu przejdzie, bo dalej gdzieś tam, jak mówię, czuję taki delikatny ścisk w tych miejscach, więc no... Nie wiem, w sumie muszę zapytać, czy w takich sytuacjach też mam zakładać, czy faktycznie dać gdzieś tam tym zębom, tej szczęce odpocząć, nie wiem. Jestem w biurze, zapakowane przesyłki dla was i chciałam wam pokazać, jak wygląda paczka, która do was przychodzi. Na przykładzie paczki z koszulkami. Koszulkami Wowkow, koszulką Pink Cow, White Cow i Black Cow. Oto mój foliopak opisany dla mnie, że dla klatek. I każda z was, każda osoba, która zamówi taką paczkę, otrzyma właśnie taką przesyłkę z swoim imieniem, z naszym znaczkiem Wowkow oraz z naszym logiem Wowkow. Foliopaki są biodegradowalne, ekologiczne. No i zaglądamy do środka. I w foliopaku chowały się dwie krówki, wlepy do przyklejenia na laptop czy gdziekolwiek chcecie, karteczka z informacją, kto pakował przesyłkę, i tutaj z kodem rabatowym dla was, o którym za moment. I tutaj mamy koszulki. Odpakowujemy. Oczywiście taką zawartość paczki dostaje każdy z was zamawiający koszulki, i zawartość paczki nie zmienia się w zależności od produktu. No i mam tutaj trzy koszulki w rozmiarze S, White Cow, koszulka z dekoltem w serek, Pink Cow, koszulka z okrągłym dekoltem w różowe łaty, i Black Cow, koszulka czarna z okrągłym dekoltem w czarne łaty. W Wowkow bardzo, bardzo dbamy o jakość, żeby była jak najlepsza, i jest jak najlepsza. Koszulki są produkowane w Polsce z najlepszych materiałów, z najlepszej jakości. No i jest to idealny pomysł na prezent dla siebie, jak i dla bliskich. Jeśli zamówicie dziś bądź jutro, to wszystko zdąży dojść na święta. I słuchajcie, kod rabatowy. Kod rabatowy właśnie z okazji świąt. Z kodem KLATEX20 dostajecie rabat na case'y, koszulki, kosmetyczki i na opaski pielęgnacyjne. Wszystkie produkty macie na stronie wowkow.pl. Także gorąco was zapraszam. Kod działa tylko do niedzieli, do 20 grudnia, ale jeśli zamówicie dzisiaj bądź jutro, to wszystko powinno bez problemu dojść do was na święta. No i być idealną formą na prezent, ładnie zapakowaną, z fajną zawartością, więc zapraszam was gorąco na stronę. Tutaj na przykład jeszcze na szybko pokażę wam zawartość paczki z opaską kosmetyczną. Tutaj jest opaska zapakowana w papier pigułkowy, przyklejona nalepa, konfetti, maseczka od Garniera, płyn micelarny od Garniera, wlepy i jeszcze mała niespodzianka, mały kod rabatowy do wykorzystania dla was w drogerii. Także tak wygląda na przykład przesyłka z opaską. Reszta produktów oczywiście jest na naszym Instagramie wowkow.pl i tam też pokazujemy, jak wyglądają paczki w środku. Dobra, wszystko zapakowane. Kacer pojechał wysłać paczki dla was, wasze zamówienia. A ja, słuchajcie, ciągle myślę o tej choince. Ciągle zastanawiam się, kiedy przyjdzie, za ile będzie. Mamy godzinę 12, więc mam nadzieję, że tak 15-16 maksymalnie ona będzie. Odbierzemy ją z salonu, złożymy ją z kadrem i poubieramy. Teraz jadę do sklepu na szybkie zakupy spożywcze, zrobimy razem jakiś szybki obiadek, i później pojedziemy do jakiegoś sklepu typu Action, typu Teddy, po ozdoby na choinkę. Mam już zamysł, tak jak mówiłam, więc wiem, czego chcę.
mieszkaniu i stwierdziłam, że daję wam haul zakupowy zakupów spożywczych, które kupiłam. Także, co ja tutaj mam? Może pójdę sobie przesyłką. Kupiłam herbatę. Nie miałam akurat takich owoców leśnych, także kupiłam z Liptona, malina, truskawka, wiśnie i jeżyny. Kupiłam mandarynki, 3 sztuki. Kupiłam bułki na hot dogi z mąki Graham. Wiecie, takie śniadanie na szybko albo kolację na szybko, zawsze warto, żeby takie bułki były. Kupiłam duszki, leżały przy kasie, jakoś mnie zachęciły, stwierdziłam, dobra, może sobie przekąszę, powiedzie. Także mam duszki, ryż basmati, monte, bardzo lubię ogólnie monte i czasami tak sobie, wiecie, w formie deseru też wcinam. Parówki, berlinki do hot dogów, pasaty pomidorowe z Biedry, bez ziół, takie standardowe, klasyczne, bo dzisiaj mam w planach zrobić zupę krem z pora, ziemniaków, marchewki i na drugie danie zrobić spaghetti. Także do zupy mam jeszcze ziemniaczki, 3 sztuki. Mam 2 cebulki, 1 do zupy, 2 do spaghetti. Wzięłam dużego pora do zupy, chyba będzie za duży, ale był tylko taki, więc no wzięłam to, co było. Śmietana 12 do zupy, do kremu. 2 marchewki do zupy. I ostatnia rzecz, pestki dyni również do zupy, takie podprażone na patelni, do zup, krem, smakują super. Akurat ciągle w tle ktoś wierci, dlatego włączyłam sobie głośno muzykę. Gotuję krem z warzyw, wrzuciłam je już do środka. Nalałam wody, przypraw i za 24 minuty będzie zagotowane. Będę musiała tylko doprawić. Mięsko i cebulkę zalałam teraz sosem. Doprawię jeszcze solą, pieprzem, oregano, papryką ostrą. No i spaghetti tak naprawdę będzie gotowe. Gotuje mi się makaron. Tutaj mam gotowy już sosik. Jeszcze troszkę się pyrka na dwójce. Posypiemy serem i będzie gotowy obiadek. Zupka też już gotowa. Taka wyszła. Pachnie bardzo ładnie, jeszcze sobie skosztuję, ewentualnie doprawię do smaku. Dobra, jedzenie zjedzone, znaczy zupa zjedzona, jeszcze spaghetti nie jadłam, ale jakoś jeszcze nie mam smaka teraz. Wiercą, kurde. Ale chciałam sobie pokładać, wiecie, poduszki na łóżku, wkładać do tych poszewek z Homely, które kupiłam. Mam takie bardzo cienkie wkłady z mieszkania, takie zobaczcie, naprawdę mega cienkie, ale myślę, że nie będą złe. Na starym mieszkaniu mam takie grubsze poduszki, więc może po prostu podmienię ewentualnie, jak je odbiorę z tamtego mieszkania, bo zapomniałam o nich, leżą na kanapie, ale myślę, że te cienkie też nie będą się źle prezentowały, zaraz zobaczymy. No i mamy jeszcze ten bieżnik na stół. Nie wiem co z choinką, bo jest godzinka, słuchajcie, 15, a jeszcze choinki nie ma, jeszcze nie było kuriera, więc boję się, że nie dotrze znowu dzisiaj. Miała być już wczoraj. Ale teraz przed świętami podobno kurierzy bardzo dużo mają, wiecie, kursów, ludzie zamawiają prezenty, zwłaszcza teraz przy pandemii, wszyscy online, więc no jakby jestem w stanie zrozumieć to, że po prostu może ma faktycznie urwanie głowy, jeśli chodzi o rozłożenie paczek. Dobra, ta jest trochę za mała jakby, ta poduszka. Nie wiem, czy ona jest jakaś inna. No, chyba będę musiała podmienić na te grubsze. Ale na razie mogą być. No i bieżniczek. Udekorowałam mieszkanie i podjechałam po Wikę. Jesteśmy już razem. Podjechałyśmy właśnie pod Action i Pepco. Jeszcze jest jakiś sklep tu i tu. I on też ma jakieś takie dekoracje, więc poszukamy czegoś. Ja tak wam mówiłam, chyba nie mówiłam, a wam nie mówiłam, mówiłam wice. Chcę taką choinkę mocno minimalistyczną, czyli głównie lampki, jakieś bardzo drobne ozdoby, bez żadnych łańcuchów, ani jakichś, wiecie, mega dużej ilości bombek. Więc po prostu poszukuję takich bardziej drewnianych ozdób, takich jak coś Wiktoria mi kupiła z mamą w tamtym roku, tylko kupiła mi małe, a ja po prostu chcę większe, bo będę miała dużą choinkę. Byłyśmy w Action, nie ma tego, co chcę, jesteśmy teraz w Pepco i też chyba tego nie ma. Wzięłam jednak białe gwiazdki i sopel do góry, lampki mam w domu,
I chyba wydaje mi się, że starczy, bo ja chciałam taką bardzo minimalistyczną, wydaje mi się, że... No, chyba, że jeszcze jedno pakowanie tych białych gwiazdek. A jest w ogóle? No, muszę poszukamy. Kupiłyśmy z Wiktorią Pepką tylko te gwiazdki. I jeszcze kupiłam opakowania na prezenty, pokażę wam w domu. I idziemy teraz na stare mieszkanie. Jeszcze dalej choinki nie ma. Nie przyjechał kurier, także najprawdopodobniej dopiero w jutrzejszym vlogmasie będziemy ją ubierać. Mówię tak już od dwóch vlogów, ale nie wiem, dlaczego są takie opóźnienia u tych kurierów. Trochę to jest słabe. Święta. No, ale właśnie, to już właśnie mówiłam na vlogmasie, że są święta, więc pewnie przez to. No, ale jak pokazałam Wiktorii, jak chcę choinkę, jak bardzo minimalistyczną, to była w szoku. No, ale taki mam zamysł. Pokażę wam teraz, jak wyjdziemy na mieszkanie, taką inspirację moją. Bo w sumie to jest taka sotę surowa choinka z lampeczkami i z jakimiś małymi ozdobami. No i na szczęście w Pepko znalazłam coś, co mnie właśnie interesowało i co mi się gdzieś tam podobało. Słuchajcie, Wika lokuje koszulkę. Jaki masz ofiarę? Eskę czy Mkę? Eskę chyba? Eskę. Chyba Eskę. I aktualnie na kod. Klatek 20, 20% rabatu na koszulki. Przywiozłeś mi rzeczy do Dąbrowy i nałożyłam spaghetti. Wika też się poczęstowała. Jak wyszło? Dobre, bardzo dobre. Także wcinamy po pracy. Wika, mówisz, trochę się zmęczyła. No, trochę zmęczyła. Smacznego. Dobra, pokażę wam, co kupiłam w Pepko. To są trzy opakowania tych gwiazdek. Białych, jedna sztuka, jedno takie opakowanie było po 3 zł. Także zapłaciłam za 3 opakowania 9 zł. 9 zł. W Action kupiłam kabel 2,5 metra, zadyszka był do iPhone'a. I kupiłam jeszcze opakowania na prezenty. Nie będę mówić tutaj cen, ale nie było jakieś bardzo drogie. Taka malutka czerwona, zielona. I trzy duże. I w ogóle bardzo fajne motywy, takie ładne, nie takie wiecie, chamskie, nie takie wieśniackie, tylko takie naprawdę fajnie wyglądające. Także mam na prezenty te 5 opakowań. Myślę, że na większość starczy, ale to co nie starczy, to ewentualnie zawsze można dokupić w Pepko. I lecimy teraz z kalendarzami po holu zakupowym. Dzisiaj mamy numer 18. I numer 18 mamy tutaj. Oreo! Jestem tutaj z moją Wiką. Moja Wika mi tutaj oferuje, więc to dla ciebie. Dziękuję bardzo. Za bycie operatorem kamery. Wspaniała nagroda. Czyli mama otwierała 17 i miała tam cień. Zaraz zobaczymy, co ja mam w 18. Matowa pomadka w takim kolorze wina. Taka winna czerwień. Dobra. Wrzucam dla was na rozdanko. Nux. Z Nuxa numer 18. Dobra. Pika mi pomogła. 18. Coś w tubce. I mamy tutaj krem taki olejkowy anti-aging. Coś takiego. Mam już sporo tych kremów. Przetestowałam może 2 czy 3. Także zbierają się, myślę, że też 2 czy 3 wrzucę dla was na rozdanko. Dobra, i po kalendarzu z Nuxa, kalendarz z Makeup Obsession, już coraz mniej okienek, 18. Liquid Eyeshadow, cień w kremie. Także moja Wika tutaj na pewno go wykorzysta, proszę. Kurde, dziękuję. No i tyle z kalendarzy. I słuchajcie, dołożyłam rośliny, przywiozłam teraz lawendę, przywiozłam tego kwiatka wiszącego, zapomniałam nazwy. Tutaj jest malutki listek monsterki. Tutaj mamy zamiar kulkasa malutkiego. I jeszcze blusz przywiozłam dzisiaj, także mamy taką strefę powietrza. Tutaj mój mały unboxer. I słuchajcie, chwilę temu dotarła choinka, także w jutrzejszym vlogmasie ubierzemy, bo dzisiaj już jest późno i wiecie, rano pewnie się za to wezmę. Także jutro odpakowujemy. No i zobaczcie, nawoziłyśmy nowych rzeczy i znowu jest na ziemi nieporządek. Przyszła mi też paczka świąteczna, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku od Revolution Polska. I tutaj słuchajcie, mam świecę, dyfuzor, spray do pomieszczeń, cukrowe laseczki do ozdoby, śliczne. I o, kawa! Santa's favorite coffee blend. I
Herbata, super. Bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze jedna laseczka. A teraz powącham sobie może ten zapaszek. O, jeszcze jedna laseczka. Bardzo ładny. Ja mam z tej kolekcji Call Me Angel. Mam w łazience ten, co Wam pokazywałam na jednym z poprzednich vlogmasów. A ten jest taki bardziej męski. I ja osobiście lubię takie i szampony do włosów, i żele pod prysznic. Z takimi męskimi tonami zapachowymi. Nutami zapachowymi, tonami, co ja gadam. Także super. Na pewno sobie ją wykorzystam. I pewnie w tym samym zapachu jest wszystko inne, nie? Dyfuzor też jest czarny. I spray do pomieszczeń tak samo jest czarny. Super. Fajna paczka świąteczna. Jest też jakaś świąteczna przesyłka od Eveline, taka świąteczno-zimowa. I tutaj mam, widzę, dużo produktów takich kultowych. Eveline maseczki, płatki pod oczy, płyn micelarny, tutaj też jakieś maski, pianki oczyszczające. Tych produktów jeszcze nie znam, także chętnie przetestuję. Tutaj widzę, że jakiś krem przeciwzmarszczkowy i chyba jakiś kubek albo świeca. I w środku miałam taką świecę, klasyczną białą z logo. Pachnie delikatnie, ale dzięki za przesyłeczkę. I z dzisiejszego vlogmasa to tyle. Ja jadę odwieźć Wikę do rodziców i wracam do domu. Ogarnę sobie, żeby jutro od rana móc, wiecie, dekorować choinkę, już ją rozłożyć. Mam nadzieję, że z pomocą Kaspra rano go postaram się zaangażować w to, żeby mi pomógł ją rozłożyć, bo ona jest dość spora. Naprawdę jest dość spora. No i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro. Buziak, pa, pa!